Nasza Polska znów w Wielkiej Brytanii, to znaczy premier Beata Szydło w Wielkiej Brytanii. Witamy serdecznie i że zapraszamy. Dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą. Szczęść Boże, panie Ryszardzie, witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Komitet kierowany przez pana obrony przed sektami i przemocą składa do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, o prowokacji, do której doszło na terenie sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II oraz także przed budynkami naszej uczelni i Radia Maryja. No tak, niestety. Prowokacja miała miejsce kilka dni temu. Dokonała jej działaczka KOD-u. I muszę powiedzieć, to co ta pani zrobiła, to jest skandal, to jest przestępstwo, bo jak się analizuje jej prowokacje, to można dojść do wniosku, że ojciec Tadeusz Rydzyk, nasz lider naszego państwa, i Jarosław Kaczyński to są oszuści i gangsterzy wręcz. Dlatego, że oni tam chachmęcą, jakieś pieniążki nieczyste, a więc proszę się nie dziwić, że dzisiaj złożyliśmy wniosek do prokuratury. No wczoraj Lidka Krowa powiedziała, Ewa, że Lidka modli się do pieniędzy, proszę państwa. Tym bardziej, że to ja nie pierwsza akcja tej pani, w sposób szczególny będąc działaczką także i KOD-u, a zarazem także wspierając w działaniach nowoczesną, posługując się nade wszystko kłamstwem, no próbuje się rzeczywiście wprowadzić opinię publiczną w błąd. No oczywiście, ta pani jest młoda, uśmiechnięta, jeździ po całej Polsce i jest człowiekiem wykształconym. Tylko że szkoda, że ten człowiek kształcony, młody, uzdolniony, nie robi coś dobrego. A my mamy wielkie bogactwo, bo to, co ona robi, to niczemu dobremu nie służy. Jeżeli ona ma taką odwagę, to niech spróbuje znieważyć Koran, a gotowe. Niech spróbuje. Podejrzewam, że jak znieważy Koran, to ją szybko zabiją. A jeżeli znieważy Torę, to będzie jakaś afera międzynarodowa, że jak to mogło być? Prezydent musiałby się tłumaczyć. Zofia Macią, nie mogę zrozumieć, bo nasze stowarzyszenie staje w obronie Krzyża Biblii, dzień dobry, to ojca Tadeusza Rydzyka, Jana Pawła II, od wielu lat. Ja mówię, no i dochodzimy do wniosku, że katolika to można opluć, powiedzieć, że jest gangster. Mało tego, tetragram. Cztery litery hebrajskie, a ona się patrzyła jak sztak gnat. Ja mówię, to ty jako ewangeliczka nie wiesz, co to jest tetragram? Krzyż. No licho. I zabicie Jarosława Kaczyńskiego. I prokuratura to umarza, bo... No właśnie, umarza, bo to jest brak czynu zabronionego. Oni się rozpasali, albo jak już jeden szkodliwość samolot zleciał, dla społeczeństwa. Tak, myślą, także że argumentowano chociażby umorzenie sprawy w sprawie nagabywania do zabójstwa ojca Tadeusza Rydzyka na portalu Gazety Wyborczej. Znaczy powiem tak, to nie był jedyny przypadek, gdzie nawoływano do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka. Takie przykłady jest pełno. I wszystko kończyło się na umorzeniach. A jak się oczywiście zawsze się odwołujemy do sądu. No to sąd zawsze przyklepie to, co prokuratura napisała bardzo mądrego. I jak człowiek to wszystko czyta, taki obserwator jak gdyby z boku, to myślę, że oczywiście to można pójść, że ojca Rydzyka zabić, no bo to nie jest żadne przestępstwo. Wszyscy się dowiedzą. Szkoda, że jeszcze niektórzy nie powiedzą, że to będzie czyn chwalebny, prawda? Jakaś wariatka, w tym wymiarze w dalszym ciągu mamy do czynienia z jakąś ogromną słabością państwa polskiego. Mniej więcej będę oczywiście wiedzieć, tak, bo z tym, że idą jakieś przyjemne promienie od kilku miesięcy. Z chwilą, jak ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym został pan Zbigniew Ziobro,
to widać, że prokuratura powoli, powoli się zmienia. Na dobre. To widać. To nie jest jakaś nagła zmiana, ale my jako stowarzyszenie wyczuwamy, że ta jedna prokuratura troszkę się na lepsze zmieniła. Ale z tego wynika, że potrzeba więcej zmian. Zresztą jak się słucha nieraz pana ministra Ziobry, to on wyraźnie mówi. Jeżeli gdzieś popełniono przestępstwo, to trzeba ścigać to. To po to jest prokuratura, żeby tego przestępcę ścigała. A przecież jeżeli ci internauci, powiem wprost, przestępcy namawiają do zabicia ojca Tadeusza Rydzyka czy Jarosława Kaczyńskiego, to nie mogę zrozumieć, dlaczego od kilku lat zawsze umarzano i nie ścigano tych przestępców. I po raz kolejny w tej najnowszej sprawie mamy do czynienia ze znieważeniem chociażby miejsca kultu, jakim jest sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. No to już najmniej Ciebie powinno interesować, bo ona, jeżeli jest ateistką, to wiesz. To był wielki Polak. Dla Ciebie ten Pan Bóg, to powinien być w niebie. Ja spotykam nieraz Ojcze nasz, osoby niewierzące, z którymi rozmawiam, które wiesz, ale te dane, też nie podchodzą do Kościoła katolickiego, ale jak o Janie Pawle II mówią z taką czcią. Nawet te osoby niewierzące są dumne, że nie są takiego wielkiego Polaka. A mimo to, a teraz nie ma tyle nic, razy zjadł, internauci takiego, namawiali rzucił, do zabicia Jana Pawła II, to mają jeszcze jak żył, przepraszam bardzo, sobie z niego, to bandyta, złodziej. Proszę zobaczyć, i że ona hańbi, w internet, to jest jej sprawa, kłamliwych filmów, czy niby Jan Paweł II gwałcił dzieci. Nie powinni chodzić po sądach, prokuratura nam się oskarżać, broniąc Jana Pawła II, mówi wręcz. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Sądy nam to czemu wszystko krzywdy nie cierpicie? O co chodzi? Jan Paweł II jest chroniony, dlatego że jest święty, że chrześcijanie nie chodzili po sądach. I mimo, że jest przedmiotem tylko mieli przebaczać, bo co mieli innego? Jakie wyjście? Jak tutaj Neron na pożarcie lwą ich rzucał. No jakie miała wyjście? Różnego rodzaju ataki wymierzone także przeciwko naszej tożsamości, naszej religii. No i mamy nadzieję także, panie Ryszardzie, że ten czas, który przed nami stanie się takim szczególnym miejscem, w którym rzeczywiście to właściwe miejsce i nasze wartości religijne, i wartości narodowych zostanie przywrócone, abyśmy mogli czuć się w dalszym ciągu Polakami, dumnymi ze swojej religii i ze swojej historii. Oczywiście. Przy okazji, jak rozmawiam, to mogę powiedzieć, że Radio Maryja broni wszystkiego, co najlepsze. Broni Polski, broni nas chrześcijan. Podobni dinozaury. Przekazuje nam naprawdę piękne wartości. Także bądźmy wdzięczni Bogu, że Radio Maryja istnieje i że możemy słuchać Radio Maryja. Dziękuję za rozmowę i także bardzo gorąco Pana pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Proszę. Rozmawialiśmy z panem Ryszardem Nowakiem, przewodniczącym Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą do prokuratury trafiło zawiadomienie o prowokacji, do której doszło na terenie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II, także przed budynkami naszej uczelni i Radia Maryja. No ale nie powiedzieli kto, może dla dobra sprawy. Nie powiedzieli kto.